Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam suszarkę do butów ze sterylizacją UV na USB. Dostępne są różne kolory tego urządzenia. Przychodzi to zapakowane w kartonik. Jest trochę informacji, chociaż tu są bardziej informacje o innym typie niż ja tutaj mam. Bardziej takie po 220, a to jest na coś innego. Co dostajemy w komplecie? Kabelek pod USB oraz podczepienia dwóch urządzeń, no bo w końcu są dwa buty. Dodatkowa informacja, która też nie za bardzo się zgadza z tym moim modelem. No i oczywiście dwa urządzenia. W moim przypadku kolor niebieski. Sama jakość wykonania jak najbardziej jest to ok. Tu praktycznie nie mam się do czego przyczepić. Kabelek też jest w porządku, więc jak najbardziej produkt zewnętrznie wyglądający jest w porządku. I oczywiście zasilanie to 5V, 7W. Jest tam wersja też właśnie pod 220. Ma większą moc, więc pewnie będzie lepiej działać i na pewno działa. No widziałem różnego rodzaju tego typu urządzenia, bardziej takie też na zrobione na ciepły nadmuch. Tamte rzeczywiście mogą zdecydowanie lepiej działać niż takie coś, no ale sprawdzamy, czy takie coś może nam się przydać w terenie, czy raczej jest to zbędny gadżet. Sam kabelek nie jest może jakiś zbyt długich rozmiarów, no ale jeśli włożymy takie coś do buta, no to wystaje nam i tak kawałek kabelka, więc coś, jakieś źródło prądu musimy mieć dosyć blisko tych butów, a nie gdzieś z daleka ciągnąć prąd. Tu mamy też tą niby diodę, która ma sterylizować, czyli powiedzmy zabijać wszelkie żyjątka w bucie. Według mnie jest to jedna wielka ściema. Jest to zwykła dioda i kawałek plastiku pomalowanego na kolor fioletowy. No chyba, że się mylę, że rzeczywiście takie coś działa. Według mnie nie. W środku mamy element grzewczy, coś w rodzaju takiej maty, którą kiedyś pokazywałem prawdopodobnie. Ma się to nagrzewać do około 55 stopni. W rzeczywistości jest to około 45. Oczywiście jak w terenie, to może być to nieco inaczej. W domu to wiadomo, lepiej to wygląda. No, wyższą temperaturę zawsze można uzyskać niż powiedzmy w terenie, zwłaszcza jak jest wiatr czy coś w tym rodzaju. Mam tutaj wejścia właśnie pod ten kabelek, z jednej jak i z drugiej strony. No i teraz czy to w ogóle działa? Jeszcze miernik, żeby było wiadomo, ile to rzeczywiście daje. Jedna część, druga część, jak widać, tu się pali nam taka dioda niby UV, co według mnie jest ściemą. Tu jest właśnie ten plastik takiego koloru fioletowego, ma to powiedzmy zabijać te drobne ustroje czy tam jakieś grzyby. Według mnie to jest ściema, chyba że to jest prawda i może ktoś mnie poprawi. Mamy tutaj 4,83 V, 2,51 A. No tam oczywiście to się troszeczkę zawsze zmienia, więc jest to nieco inaczej. Nie jest cały czas to samo. No ale produkt jak najbardziej działający w takiej formie, że mogę stwierdzić, że w tej chwili on działa. Więc można sobie to jedno nawet wyłączyć, bo porozmawiamy o tym samym jednym. Wystarczy mi takie coś. To oczywiście nagrzewa się po kilkunastu sekundach. Jest już troszeczkę już ciepłe. No żeby doszło do tych powiedzmy około 45 stopni, to trzeba poczekać kilka minutek. No już jest troszeczkę ciepłe, nie jest gorące, więc
Trzeba poczekać, trzeba mieć oczywiście źródło prądu, więc jakiś dobry powerbank lub jakieś coś innego. Jak jesteśmy powiedzmy w jakimś domku letniskowym czy coś w tym rodzaju, no to mamy wtyczkę, możemy ciągnąć stamtąd, o ile jeśli mamy odpowiednią też końcówkę do tego, czy to rzeczywiście to urządzenie konkretne o dosyć słabych parametrach wysuszy nam buty. Jeśli będziemy mieli buty bardzo mocno mokre, to zdecydowanie takie coś nie zadziała. Choćbyśmy nie wiem ile godzin czekali, to to urządzenie raczej nie jest w stanie nam wysuszyć mocno mokrych butów. Bo to jest po prostu zbyt słabe. Żeby takie coś było jeszcze z jakimś ciepłym nawiewem, no to jeszcze to by może działało, no ale niestety nie na 5 V, tylko raczej pod 220, czy raczej 230. Tam to może rzeczywiście działać. Oczywiście to też raczej nie wysuszy nam butów, ciach jest, tylko raczej to jest proces długotrwały. Ale jeśli mamy powiedzmy lekko wilgotne buty, no to takie coś już nam może to wysuszyć. Oczywiście też musimy, no dosyć długo będziemy musieli trochę poczekać, no bo to jest jednak trochę słabe. Ta obudowa się nagrzewa dosyć długo, później oczywiście temperaturę to trzyma. W domu sprawdzałem, przyłożyłem termometr tutaj od spodu. Rzeczywiście dochodziło to do około 45 stopni i się ta temperatura wytrzymywała dalej. Więc jest produkt działający, ale nie tak za bardzo, jakbym tego chciał. Więc jak coś mamy wilgotnego, to rzeczywiście ten proces wysychania będzie. Jeśli mamy mocno mokre buty, to takie coś kompletnie nie zda egzaminu. No ale gdzie można jeszcze takie coś wykorzystać? Oprócz do butów. Czyli jeśli mamy na przykład wilgotną skarpetkę, powiedzmy taką typu sportowego, szybko schnącą, no to nagładamy tutaj skarpetkę. W normalnych warunkach ona też dosyć szybko nam wyschnie, ale ten proces tutaj będzie bardziej przyspieszony. No skarpetka raczej się nie przepali, bo nie ma tu jakichś wysokich temperatur czy coś w tym rodzaju, aż proces wysuszania nam przyspieszy zdecydowanie. No i taką skarpetkę rzeczywiście można sobie tutaj czy z bawełny, czy syntetyczną wysuszyć w miarę szybko, niż byśmy sobie gdzieś tam ją powiesili powiedzmy na słońcu, czy tam powiedzmy na wietrze. No tam jest proces bardzo długotrwały, tu będzie to trwało znacznie krócej, ale to też nie stanie się tak w ciągu 5 minut. Też niestety będziemy musieli na to poczekać. Oczywiście wszystko w zależności jak tą wilgotną będziemy mieli skarpetkę. No skarpetki powiedzmy takie szybko snące, typu tam sportowego z Coolmaxem czy coś, to raczej powiedzmy nie śmierdzą, więc można wysuszyć i używać w dalszym czasie. Tak jak są koszulki szybko snące, też one powiedzmy nie przybierają nieświeżego zapachu po dłuższym czasie używania, więc jak najbardziej skarpetki tu się da wysuszyć. No oczywiście samo podgrzanie rąk też jak najbardziej jest w porządku. On jest niestety nie na wietrze, bo na wietrze to raczej nam też będzie nadal to wychładzać, więc raczej powiedzmy w namiocie czy w jakimś pomieszczeniu będzie to zdecydowanie lepiej działać. Chociaż to i tak nadal generuje dosyć małą powiedzmy moc, więc aż to tak mocno się nie nagrzewa. Dzisiaj jest trochę wiatru i widzę, że jest różnica pomiędzy takim grzaniem tu w terenie, a jak to sprawdzałem w domu. Tam jest w domu oczywiście już temperatura i tak wyższa niż tutaj. Dzisiaj chyba jest w okolicach 5 stopni, więc jest dosyć chłodno. Dodatkowy wiatr, więc jeszcze bardziej to mi wychładza. Czuć, że jest to ciepło. Daje to jak najbardziej, ale nie zbyt dużo. Oczywiście można sobie jedną podłączyć i drugą w obie ręce tak dogrzać jak najbardziej. Ok? No i powiedzmy ewentualnie jakieś inne części ciała, jak powiedzmy jesteśmy w namiocie, w śpiworze czy coś w tym rodzaju, coś tam podgrzać można, ale niezbyt dużo. Więc ja raczej takiego urządzenia zdecydowanie nie polecam, chyba że komuś takie coś będzie potrzebne do dosuszenia butów lekko wilgotnych, skarpetek lub ewentualnie zmarzniętych nieco dłoni. No z tym, że nie będzie to w efekt ciach i wszystko jest wysuszone. Raczej proces długotrwały. No już po tym czasie widać, że to jest ciepłe, ale nie gorące.
Bardziej gorące było to, jak sprawdzałem to w domu. No tutaj niestety dodatkowo mi wiatr wychładza. Więc raczej to jest taki, powiedziałbym, kiepski produkt. W wersji pewnie pod 220 na pewno jest to zdecydowanie lepsze, ale w wersji takiej na 5V raczej nie. Chyba żebyśmy mieli tutaj ten element grzewczy, miałby więcej watów, no to może by to było ok, no ale oczywiście wtedy by więcej prądu ciągnęło. No i taki nawet mały powerbank na zbyt długo by nam nie wystarczył. Więc ja raczej nie polecam, to te UV to raczej według mnie ściema. Chyba że komuś takie coś będzie potrzebne do tych dodatkowych innych elementów, czyli powiedzmy do podgrzania dłoni lub ewentualnie skarpetek lub lekko wilgotnych butów, bo mocnych niestety przy pomocy tego urządzenia sobie nie poradzimy. No każdy oczywiście sobie musi na to pytanie odpowiedzieć, czy mu to jest potrzebne, czy nie. Sam ja nie będę za nikogo odpowiadał na to pytanie i komuś wciskał takich urządzeń, powiedzmy, kiepsko działających. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.